Hej, witajcie kochani, z tej strony Korangar i oto kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen 3 Władcy Tytanów. Jest to odcinek 44, o ile się nie mylę, czyli jesteśmy ładnie, pięknie w połowie. W połowie serii. I teraz tak, jestem z powrotem przy jakiejś wnęce i cholera jasna, znowu wydaje mi się, że to jest... że to jest jakieś tam przejście, więc co, no użyjmy tej małpy, najwyżej znowu się... rozczaruje, zdenerwuje, popłacze, no i co tam jeszcze? No oczywiście, że tak, nawet to chyba jest to samo co wtedy. O ja głupi. Dobra, wróćmy się i teraz tak, no idźmy, no ale idźmy, no gdzie? No iść to fajna sprawa, tylko pytanie brzmi, gdzie iść? Wtedy szliśmy może jakoś tak tędy, co? To skręćmy sobie tu. Ja coś mówiłem, żeby trzymać się prawej strony, więc to uczynimy. Trzymam się prawej strony jak tylko mogę. Proszę bardzo, to jest jakiś grzyb. Grzyb. A, wiem. Wiem, to ja tu byłem. No ja tu byłem, czyli po prostu się zgubiłem, dobra. To spróbujmy może jakoś tędy przejść. O, tu nie byłem. Wychodź. Okej. No i co? No idziemy do... Aha, no dobra, to mamy niezbadany korytarz. Hip, hip, hura. No oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli spotkamy jakiegoś bossa wielkiego, to... nie będę chyba z nim walczył. No chyba, że już nie będę miał wyboru. Dobra. O Jezu, nie może sobie poradzić. No coś ty. O jeny. Lewo czy prawo? No przypuśćmy, że prawo. Słyszałem jakieś sikoreczki. O, no właśnie, więc jesteśmy blisko wyjścia. Come on, insects. Wow, ale obrzygany. Nie żygaj, nie żygaj. Dobra. I teraz tak, no co zrobimy, co zrobimy? Czy stąd w ogóle da rady wyjść? Da rady wyjść. O ludzie, to my jesteśmy chyba teraz w środku dżungli. No. Aż spojrzę na mapę. Jesteśmy. No mniej więcej w środku dżungli. Myśliwy jakiś martwy. O kurde. Dobra, wiecie co? Już będę pamiętał, że tamta jaskinia nie jest do końca splądrowana. No skacz no. Jezu, bez, ja nie wiem, czy to moja klawiatura tak jakoś działa, ale ja klikam, żebyś się obracał co dwa ataki, a ty tego nie robisz. O Jezu, Edward, przecież to wystarczy uderzyć raz, no. Dobra. Co my tu mamy? O, mogę to otworzyć. No to chcę. No to chcę. Hops, hops. Kurde. To będzie tak, potem tak, potem tak i tak. Nice. Złoto, skóra jaguara, pantery, kryształowa pochodnia. Fala energetyczna. Fala energetyczna. Jakże komiczna. Skrzynka, leć. Oj, spadła jebuc, dobra. O, beczka też leć. Ach, jakie lubię, jak takie beczki się spadają. Oj, kamiuszczku leć. O Jezu, jestem głupi. Dobra. Idźmy dalej. O, małpy. Monkey. I goryl. O, ten już mnie nie przestraszy. O, dobrze.
Tamten już mnie nie przestraszy, ponieważ już jestem na niego gotowy. To ja go wystraszę. Zaraz zobaczycie. Wyjmujemy broń. Kabum! 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 Dobra, udało się. Kot mi chce iść z kolan, więc idź. No i tak, skóra goryla na... Wersalki się nie spodziewałem, hehe. O, jakie kwiatki. A co my tu mamy? Kolejny goryl. Kurde, ile ich jest. Hama. Jezu, leśny pająk, tropikalny pająk. Ale fajnie, że one chociaż inaczej wyglądają. Znaczy, ja wiem, że to jest ten sam model, ale przynajmniej są trochę zmienione względem siebie. Piraci! To są piraci. Dobra, zaraz z nimi sobie pogadamy. Tylko załatwimy sobie te małe piatki. Co rzucasz? Ja cię rzucę. Cię kurde rzucę. No. I tak. Zapis. O, myślałem, że to kamień teleportacyjny. Nic bardziej mylnego. I co, i wsio. Dobra. Zapisujemy. No i pogadajmy sobie z piratami. Co u nich słychować? Siema! Shitty weather, shitty food, shitty natives. A, to są nasi wody. What are you doing here, stalking through the undergrowth? The natives are pissed off, so don't piss in their sink. As long as they don't give us water, you better scram. Now this looks like a good place. Damn it, go bother someone else. Nie chcą z nami gadać. Why the f- Mogę was okraść? Nikt nie patrzy. O, tam jest jakiś tubylec. Zapiszmy i spróbujmy. O, taka skrzynka, co ma 50 zabezpieczenia, to pewnie jakieś tam skarbunie w sobie ma. Kurwa. O, dobra. Piwo, o Jezu. Papuga! Poleciała. Tanie Bimber. Wyprawa 2. Nie wiem, co to jest. I teraz tak. Asali. Pogadajmy z nią. Kapusieku, Gucho. Well, if you're asking, I wanted... Silence! You Guchos take for yourselves what Gaia has granted us. Our livestock, our water, and our oro. Oro, a co to jest? Do cholery. Oro? What the fuck is that? Oro are golden stones from the mountain. Guchos have great greed in eyes when Asali brings news of oro. We, Kila, need stones for jewelry and to appease the ancestors. Spokojcie, nie chcę waszej trzody ani niczego innego. Calm down. I don't want your livestock or anything else. Big talk. Guchos steal where they can. If you want proof, go to our village. Our Tonkas have caught one of you. Soon, he will be sacrificed to our oracle. Ha, powiedz mi o tym więźniu. Tell me more about the prisoner. Asali does not know much about this Gucho. Wrong eyes, wrong words. Go to our village if you want to know more. Just trust me. I won't hurt you. If only I could look into your heart. If it is pure, then you speak the truth. There's got to be an easier way. Bring Asali a token of friendship and I will trust you. Yes. Asali will also permit Guchos to get water from here. Jeśli jakiś dowód, jeszcze ten, przyniesie jeszcze jakiś tam, nie wiem, symbol przyjaźni, pozmywaj naczynia, o Jezu, kochany, czego ona nie chce?
Za dużo wymagasz, moja panno. Co to, to nie. Kolejna skrzynia. Leczka wudu. I co, i zaperty. O, misa do pukania złota. Czemu by nie? Sprawdźmy. A. No nic ciekawego, no. Czekajcie, co to jest? Może wiecie, co zrobimy? Zajmijmy się tym terenem, dobra? Bo ten teren jest blisko właśnie wioski piratów, więc chcę sobie go obczyścić. Tu jest ciekawy most. I ten, i... No i potem, jak już obczyścimy sobie ten teren, to się zajmiemy dalszymi. Dobra, tędy nie idziemy, bo tam są jakieś tereny inne. Na początku sobie zobaczmy, co tu się dzieje. Wiecie, wszystko po kolei. Come on! Come on! A no. Myślę, że one nie zadają tak dużo obrażeń. Ech. O. Tego obskubałem, a następnego już nie. Ciekawe, czy to wina jakiegoś tam błędu ze strony twórców. No to tak jak mówiłem, właśnie tędy też raczej nie pójdziemy. Ale ten płaskowyż mnie interesuje. A, goryl! Goryl! This place is devoid goryl of civilization. Cześć! There's no end to these foul creatures. O, o, o! Wyluzuj, no żart, tak się nie znasz? No i już. No i już. Po gorylu nie został nawet kurz. O, posąg małpy. Posąg małpy. Ładnie tu. Nawet. Tam jest kafar, więc do niego nie idziemy, tylko zbierzmy sobie ten czarnokwiat. Lećmy tu, co tu jest, co tu jest, co... A, to dobrze, dobrze, dobrze. O, ogniste te... KFC. Och, wyprzedził mnie. No, z nimi trzeba uważać, bo one są dosyć silne. No kurde, mol. No i zabił mi go. Ach, a takie miałem parcie na to, żebym ja wykończył dwa. Ach. Nie można mieć wszystkiego w życiu. Co to jest? Jaje ognistego ptaka? Jakie wielkie! Jajo ognistego ptaka, które jest wielkości połowy człowieka. No zobaczcie. To są jaja, to znaczy, no. Firebird eggs. Ale takie wielkie. This is exactly what Harry was talking about. Jak taki malutki ognisty ptak może znieść takie jajo? No nie chcę sobie tego wyobrażać. Oj nie. To jest co najmniej obrzydliwe. Dobra. Gorylu! Mam do ciebie sprawę. Widzicie? W przeciwieństwie do drugiej części przeciwnicy nie odskakują, gdy zostaną, no gdy zadamy im obrażenia, więc mogą szybko kontratakować. No i walka jest cięższa. Walka jest cięższa. Hops. I kululu kulu. Ach kurde, nie udało się. Jeszcze raz. No spadaj.
Edward, przesuń się. Nie widzisz, że robię ważną misję? O! Ach, poleciało. No i tak. Dobra, tędy. Czy tędy? A nie, no tędy. No bardziej jakoś tak tędy. Dobra. Marzy mi się, żeby pograć w jakąś grę z rąk Piranii Bytes, gdzie są klimaty zimowe. To tak tropiki to tak już. Nom. Co to jest? No kurczę, chciałem, że jak oni zrobią Gothica 4, czy nie wiem jak oni to nazwą, 4 czy 5, to chciałbym, żeby tam było sporo biomu takiego śnieżnego. Już nie mówię, żeby zrobić z tego Skyrim, ale żeby było właśnie dużo takich. I żeby właśnie nie było tak cukierkowo, żeby był to taki stary taki Gothic. No to takie coś mi się marzy. Proszę ja was. A tu byłem. Weźmy sobie może teraz po tej... po tym drzewku. No proszę. O, nie spadaj! O Jezu! Bezi! Wybacz, Edward. Wybacz, Edwardzie. Drobne problemy. I co, ja mam tu wskoczyć, tak? Ale ja tu nie wskoczę. No hola. Nie wskoczę. O! Stupid. I czekajcie. No dobra, żeby tak nie łazić w kółko. Idziemy tędy, potem tu na górze. I powinniśmy dotrzeć do wioski piratów, z której wyszliśmy. No jeden jest plus taki, że znaleźliśmy tych nosi wodów, że tak powiem, nieładnie. Wiemy mniej więcej, gdzie oni są. Spotkaliśmy jakąś tam laskę z dzikiego plemienia. Jednak niestety ci ludzie, co noszą wodę, nie chcą z nami gadać. Co zaliczam jako minus. Ale mi przypieprzył. Cwaniaczek. Dobra. Oki doki. Ups. Jeszcze jeden, hops. I co my tu mamy? Już nic nie mamy chyba. No, skacz. No i ty, o, Borbor. Wamba. Shit. My head. Karak. What are you doing here, so close to the pirates? Gucho speaks of the pirates. Gucho is not a pirate? No, I'm not with them. That mean you never visit Azkila before? Nope. No, not yet. Answer my question. What Boba wanted here with pirates? Boba wanted to know if pirates dangerous or not. Watch them. But then Boba got thirsty. The foul water burned. Drank it anyway. Was not one of Boba's brightest ideas. A proszę, nachlał się i teraz kacyk męczy. That was liquor you drank. Liquor? Have pirates poisoned Boba? Pirates drink it for fun. Pirates strange, Gucho's. Boba wants to go home. O, właśnie, może wezmę resztę gorzałki. I'd better take the remaining booze with me. Gee,
Evil water bad for Bobo's stomach. Even the plants don't like it. Take it, Kucho. Jakim cudem możesz tyle wypić, man? How do you drink that much? It's not hard, Kucho. Ask Bobo. Łyczek dla kurażu. Tego tak w sensie cokolwiek czuć. Aha. Nie chcę. You're a skilled hunter. Teach me. Pozyskiwać rogów. O, tego bym się nauczył. I'd like to tear out animal horns. No problem, Hoshi. Dobra, nie chcę, żeby mi pokazywał drogi. Ponieważ chcę sam dotrzeć do tego obozu. Do tego ich obozu. Chociaż sobie może i pozwolimy, żeby nas zaprowadził, ale na pewno nie w tym odcinku. A na razie wykopmy te pająki stąd. Dobra. Pójdźmy do tego nosiwody, który jest w obozie piratów i powiedzmy, że już spotkaliśmy się z jego kumplami. Dzik, a co to w ogóle jest za część? A, górna część, no dobra. Guziec. Uwaga, leci! No i nice. Fryk. Pokonamy go? Jak myślicie? Sądzę, że tak. No i się udało. I co my tu mamy jeszcze? O matko, jakie to są rozległe tereny. O, wielki. Przydałoby się najpierw go zabić. Chociaż nie wiem, na początku zabijmy te małe. On żyje jeszcze? Nie żyje. No gin, paskudo. No, udało się. No, odcinek się przedłuża, ale... Ale ja muszę zwiedzić te wzgórze. Żeby mieć święty spokój. Jak to mówił Gorn, trzeba wiedzieć, co się ma za plecami. Dla tych, co pamiętają. Dobra, chyba wszystko. Chyba wszystko, więc idziemy do tego nosiwody. Idziemy do nosiwody i powiemy mu, że znaleźliśmy jego kumpli. No może da radę tak powiedzieć. No a potem kończymy odcineczek. Hehe. Który to był? To był ten? Nie. To który to był? Ten? No, na pewno nie. Nie. Dobra, sprawdzę sobie na mapie. Walka o wodę. Czyli ten buddy, czy jakoś tak. A to chyba jest ten, co rzucał. Tak, no to nie. No to niestety nie możemy mu nic powiedzieć. Ale wiemy, gdzie jest
Aha, czyli trzeba jednak wykonać misję do tej dziguski. No dobra, trudno, no więc to wykonamy. Ale w poprzednim, następnym odcinku. A na razie żegnam się z wami. To był Korangar. Pamiętajcie o pozytywnej ocenie i o pozytywnym komentarzu. Ha, zatem wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I ogólnie ho, ho, ho. Cześć. O Boże.